Halo, halo. Dzięki, dzięki Tajden za piękny rajzik, super chłopaki, super prowadzący, można mu coś zarzucić, ale tym razem mu się upiekło. Cześć panowie. No, cześć, cześć, Michael. Cześć, panie Rudnik. Cześć, chłopaki. Cześć, prowadzący. To spadasz już? Tak.
Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle Diablo. Co ten facet gra, nie? Może to być dla was nudne, ale tu niestety. Dzisiaj tylko będzie Diablo grane. No, również na jeden, dzięki. No, zaraz będzie. Nie, futbol będzie jutro grane. Dzisiaj nie będzie niestety. Wczoraj gramy futbol, ale no ja tam dwie gry głównie gram. To i właśnie futbol. Nie chciałbym porzucać Diablo, a nie chciałbym porzucać je futbol. Niestety, moi drodzy widzowie. tak tu nie będzie. Jeszcze w międzyczasie Tekken dojdzie, ale to Tekken dojdzie 8 jak wyjdzie, nie wiem, wrzesień, październik. A Reset League jest. A czemu już? A jutro Reset League. A czemu tak dziwnie? Jak jest, nie wiem, tak jakoś średnio, nie wiem, początek miesiąca, ani nie koniec, ani nie początek. A, bo to nie było od miesiąca w miesiąc? Dobrze. No to fajnie, to jutro może pogram, ale jutro nie wiem, o której właśnie pogram. Ale zawalczymy o pierwszą dywizję, na pewno. No wiem, że 4 tygodnie, ale myślałem, że wiesz, od pierwszego do pierwszego. Jutro mają wprowadzić te nowe paczki z zawodnikami, z nowymi skillami. Teraz mieliśmy fenomenalny finishing, a teraz będzie chyba twierdza, nie? To może być dobra poczuszka. Jakaś podpowiedź Dyrebusa? Nie, Rudnik, sorry. Jutro będzie, na pewno w omówieniu paczuszki będzie rozwiązanie. Trzeba się bardziej skupić. To nie jest tak, chłopie, jakiś głupi rebus, nie, jakiś palan wymyślił sobie głupoty. Nie, to trzeba się zagłębić. Zagłębić świat wyobraźni. Świat emocji, świat seksu. Przepychu. Biznesu przede wszystkim, pieniędzy. No nie jest taki chłopciu. Śmierdzi konami, no po części, panowie, po części. Nie mogę zdradzić nic więcej, bo ten, kto zgadnie remus, otrzymuje talon. A nie chcę, żeby tak sobie talony można było wygrywać od tak sobie. O właśnie, no nie możesz do konia dopasować. To trzeba się zagłębić. Zagłębić trzeba się to solidnie w japońską kulturę, w Japonię, w konami. Jak wam podam rozwiązanie, to sobie powiecie, ależ to oczywiste było, że o to tym nie, że ja na to nie wpadłem. No trudno, na tym razem się uda. Najgorsze są zagadki oczywiste. Takie, które są pod latarnią, nie? Rozwiązanie, tuż na wyciągnięcie ręki. Przed tobą leży. Co się stało, że nie wiedziałem? No trudno. Streamy na wyższym poziomie, filmy na wyższym poziomie. Niektóre żarty w ogóle nie kojarzą, o co chodzi. Muszę się zagłębić w kulturę. To nie jest taki prosty stream, jak się wydaje, że tylko kurwa, cipa, dupa, cycki, kutas. Nie, to tylko jest powłoka. Ja wiem. Moja mazonka wie, moja drużyna, wszyscy wiedzą. Cześć Bartudi. Bartudy wpadł na diabłą i sobie, kurwa, nikogo w ataku? No jest. Cześć, Pot. Pot się zjawił, jak jest diablo, zawsze się zjawia.
Dzisiaj mordki nie pokazuję, z takim ryjem to. Nie będzie reklam. Znaczy, nie wiem czy są, bo tam ostatni mi kumple mówi, że jakieś są reklamy. Ja tam wszystko powyłączałem. Ja nie chcę waszych pieniędzy, mi już dosyć. Ale tam kumpel mówi, że się jakieś reklamy wyświetlają. Ale tak się wyświetlają, to bez wiedzy streamera. Gdzieś mnie w kanał wpuścili. Nie wiem, panowie, są reklamy czy nie ma? Ja tam wszystko powyłączałem. Jeszcze napisałem do nich maila, nie? Proszę mi nie puszczać żadnych reklam. Reklamy są dla ludzi, co nie wiedzą co kupić, nie? No, to Bartoli, to waży to na lekko. Jakoś wyszło, udało się. Świat wielkich pieniędzy stoi otworem. Świat seksu. Świat wielkich możliwości. Transfery. Końsy. Wszystko pójdzie. Jak w piach, nie? Ale nie chciałbym się fokusować na jednej grze. Docelowo mam trzy gry, wiesz? Tekken 8, Diablo 4, teraz Diablo 2. No i eFootball cały czas. Nie sądzę pozytywnych zmian z tym nowym tytułem. Nie wiem jak on się nazywa. UPC, jak internet, coś takiego, nie? Niech sobie robią, niech sobie zajmują. Ja i tak przypuszczam przez to, że za długo jestem z Konami. I tak się nie przyzwyczaję do pewnych spraw. Za długo jestem z Konami, żeby sobie zmieniać gry. Może teraz mają dołek, ale nie w moim sercu. W moim sercu jest miejsce na Konami w gorszej formie i Konami w lepszej formie. Na Metal Gear Solid i na eFootball. Jaki Sasza? Grey, dobra. Kurwa, jaki Sasza, od razu po co się myślałem, za Sasza. No właśnie pasuje i to bardzo pasuje, Rudnik bardzo pasuje, musisz się wgłębić, bardziej musisz umysłu użyć. Co tam robi Sasza, nie? Dlaczego wybrał aktorkę porno, zamiast zwyczajną naszą jakąś Paulinkę z Polski? Dlaczego, kurwa no? Co miał na myśli, chuj jebany? Dobrze, pomyślmy po jej. W jego stylu. Chuj dalej, nie wiem. Ale rebus dobry, nie? Jutro będzie rozwiązanie. Mam nadzieję, że filmik walnie 200 wyświetleń, 400 polubień. Nawet ktoś nie musi film oglądać, kliknie polubienie. Także więcej polubień, jak więcej wyświetleń. Firma się rozwija. No właśnie, czy to przypadek? No właśnie, że... No nie, kolego! Mógłbym stawić Janet Jamenson, Brian Banks, ale one mi nie pasują. A Mia Khalifa? Nie, Mia Khalifa też nie pasuje, niestety. Nie znam, no bo to nie za twoich czasów chyba, Rudnik. To nie za twoich czasów. Ile masz lat? No jak jesteś powyżej 30 plus, no to tak, no nie sądzę, żebyś nie znał. O kurwa. Może internetu nie miałeś 20 lat temu, czy tam 10. No nie wiem, dobra, nie będę uciekał. To pewnie, to teraz ty oglądasz? Tato, co pewnie się, co była na Twitchu się połamało, na tym kozie, czy na tym byku skakało, co się połamało gdzieś tam kręgosłup. Jak ona się nazywała? Adriana Heflik. To nie, to dziewczyny Briana Banks i Jenna Jamenson trochę takie starsze są. Starsze pokolenie pamięta. Nie to, że tylko młode dupy, nie? A od razu wszyscy w internet. Kurwa, o kim mówi? O, zajebista dupa, no, ma rację, kurwa, zajebista.
Dobrze, że sprawdziłem teraz, bo nie wiedział, kurwa, nie wiedziałbym, nie? No, ma rację, no, dobra. Także panowie, panie, ten rebus nie jest dziełem przypadku. A żeby go znać odpowiedź, to trzeba wejść na wyższy level dedukcji, motywacji, przemyśleń, świata wokół, japońskiej kultury, Konami, ruchanie w dupę. Wszystko musi wtykać się. Jakiego obrońcy? Dawaj go. Dawaj, Bartosz, kto tam? Tajne. Dobrze, na jaką literę to zaraz ci powiem. Podaj hasło. Dawaj literę, to ci powiem, jaki obrońca. Rebu zdrowie. No ale to musisz chociaż literę jakieś, nie? Ile ma lat? Kim była jego żona z zawodu? Czy lubi facetów? Czy lubi dziewczyny? Jakieś dane tu potrzeba, nie można strzelać w ciemno. A z tym? Z AM, CB, ale co z AM, że może grać na ofensywnym pomocniku? Na literę G? Nazwisko na G. Grimaldo. Lewy obrońca, tak? O co wam chodzi? Zimno? Dobrze, zaraz to wymyślimy. Jimenez, solidny obrońca środkowy, destroyer. O, panowie, to nie zatrzymałem takie żarty. Ma blokera, ma interception, lux zawodnik. Nawet normalna wersja polecam serdecznie. Ma wszystkie. Dokładnie. Skill do ruchania też. Plus 3% do staminy. Też to mają moi. Wszyscy, ale mówię, wszyscy zawodnicy mają. Dodatkowy skill ukryty. Ale to już jakiś czas temu go testowałem. Jimeneza. Ale tą wersję normalną, taki dawno temu. Tylko, że wiesz, że chodzi o to, że no ci nowi, co powstają teraz atrybutami troszkę jednak, wiesz, odchodzą, ale skill ma zajebiste. Jutro mamy wyjść nowy skill w sumie, Fortress, tak? Twierdza. Tak myślę, że to jutro będzie. Trzech zawodników mamy dać jakich. Zobaczymy, będzie losowanko, może fundusze będą, może nie, zobaczymy. No i o to chodzi. Bartuli, to nawet nie chodzi o to, żeby on czysto wchodził, wiesz? Żeby przeciwnik czuł respekt. Żeby czuł respekt. Nie, o kurwa, jak zajebiście wchodzi, nie? Chuj, że w szpitalu 3 dni później leży, ale no.
Może zajebiście wszedł. Dobrze, dobrze. Czyściutko, czyściutko. Noga w gipsie, nie? Ale polecam, kolesia, też jest dobry. Nim grałem. Takie początki w sumie. Fajnie, że mi udało się tego Halanda trafić. Chciałem tam więcej tego Kane'a, chciałbym mi tego jeszcze. Tego Napoli. O mi Sene, kurwa, nigdy nie wiem jak to wymówić. O mi Sinse Hena. No ale no niestety, no. Jeszcze później jedno podejście robiłem. Ale to gra nie chciała, żebym go zdobył. Nie będę wykładał końców. To nie jest galaktyczny stream, żeby każdego można było stać. No pewnie mi padło Elgato teraz. Super, super, to normalne jest na tym streamie. Także tutaj czasem są takie błędy techniczne. Coś się dzieje, nikt nie wie o co chodzi. Streamer się czuje lekko zawiedziony, smutek, żal. Ma do całego świata wtedy. Ale tak jak w życiu, no nie można mieć wszystkiego. Nie wszystko wychodzi, tak? No i chciałem losować tych wszystkich trzech, bo mi się trzech podobało, tam mi pasowało trzech. No ale nie udało się. Teraz też ta twierdza jutro wychodzi, to też chciałbym losować. Na pewno 10 strzałów. Chociaż jednego. Wytrzasnąć przypadkiem. No, jeszcze ma później wychodzić jakiś fenomenalny dribbling, fenomenalne podania. Mają być paczki. Będzie brane. Na pewno 10 strzałów, nie? Jakbym był takim, wiesz, zawodnikiem galaktycznym, jak Grzegorz, to wszystkich ciągnął, wszystkim ciągnął tutaj na maksa, nie? Ale to jest Grzesiek, to jest wyższa liga, wyższa dywizja. Nie ma z nim jak dyskutować nawet, nie mówię, Grzesiek, słuchaj, jak ty tego zawodnika, tego tak z trzeciej ligi polecisz albo nie? Co ty, kurwa, pierdolisz? Duperele, kurwa, pyta się mi jakiś gówniaków, kurwa, nie? Bierz Wiejrę, bierz kurwa tego, Kolera, znaczy tego, kurwa, nie? Seydorfa, bierz Hulita. Dobra, Grzesiek, ale ty, kurwa, ty masz sponsorów, nie? No nie, no Grzesiek to z innej ligi jest. Ale kiedyś dorównamy, jak fundusze ruszą tutaj. Uruchomimy dźwignię, kurwa, podatki, wszystko będzie chodzić jak należy. Homologacja, hemoglobina, to wszystko będzie siedzieć i działać. De Gea, mówisz? No właśnie, nie sądzę. Dobry żart, Rudnik, to było dobre. Można powiedzieć, nawet nie na miejscu, jeśli chodzi o streamera. Nawet nie na miejscu, Rudnik. Takie rzeczy. Kurwa, mnie wkurwił tylko. Dobrze, żarty żartami. Streamerzy się pośmiał. I bardzo dobrze. Dobrze, czujemy klimat wszyscy. Streamer żartowniś. Dobrze, że wszyscy czujemy flow, ten sam. Pośmiejemy się z Manchester United. A co? Taka czasem sytuacja. Ja też czasem przegrywam, nie? Czasem wielkie kluby przegrywają.
Też dostałem 8-0 od jakiegoś kurwa kolesia ostatnio, nie? No ale ja lagi miałem, kurwa. Jeszcze grałem chyba w 6, kurwa. Nie wiem, że gra dopuściła do takiego meczu. Ale 8 dostałem. Nie wstydzę się tego, bo wiem, że to była lekcja życiowa na przyszłość. Już będę wiedział, że po 7 gra się nie wyłącza sama. Tylko muszę dalej tkwić w tym meczu. I modlić. Oby nie dwucyfrowa, oby nie dwucyfrowa. Lagi, momentum, handicap, wszystko, wszystko, wszystko to właśnie miałem. Wszystko to, co miałem, napisałeś. Widzę, że też dostajesz takich błędów. Nie jestem sam. Ale to najbardziej jest widoczne, jak właśnie przegrywam, wiesz, takie rzeczy. Jak wygrywam, to jeszcze jakoś idzie, ujdzie. A jak przegrywam, mówię, Boże, ileż ta gra ma błędów, kurwa, to się wcale nie mierzy, że dopuścili to do zakupu publicznego, to już aż mnie to dziwi, kurwa, aż mnie to dziwi. Co ja tu robię w ogóle, kurwa. Sobie powtarzam, koniec z paczkami. Ale przychodzi kolejny tydzień, tylko zajebista paczuszka. No i wszystko zaczyna się od początku. Nie potrafi się powstrzymać. Konami mną zawładnęło. Jak nie kupię, to nie będę miał. Ty, Rudnik, dokładnie. U mnie to samo jest, kurwa. U mnie to samo jest, na bieżąco, cały czas. Człowiek się modli o lepsze jutro. O jakiegoś obrońcę, który zatrzyma wszystkie lagi w pizdziec. Może jutro będzie właśnie. Tych trzech obrońców, którzy dostaną twierdzę. O, może to, kurwa, takie będzie antylagi. A swoją drogą, trzech będzie tych obrońców. Oceniajcie, kto to będzie. Bo to ktoś będzie... To nie będą żadne legendy, tylko to będą właśnie obecni piłkarze. Tak mi się wydaje. Kto myślicie, że będzie? Chyba Van Dijk to... Van Dijk, Koulibaly, co tam może być jeszcze? Skriniar? Nie, wydaje mi się, że skriniar raczej nie. Bo to już muszą być, to mi się wydaje, że to muszą być tacy obrońcy Lux. To nie takie, wiesz. Skriniar jest solidną obrońcą, ale to nie jest jakiś tam top topów. To musi być obrońca, który ma, wiesz, ma, no to Ruben Diaz bliżej. Ma blokera i ma interception. Bo dla mnie tacy obrońcy są top. Bez tego to nie może być obrońca top dla mnie. Szanujmy się, nie? Skriniar nie ma blokera. Albo ma może? Już nie pamiętam. Ale jeśli by nawet miał, no to nie jest chyba top. Chociaż nim grałem długo. I dobrze mi się nim grało, ale to... To też... grałem nim w tym momencie, gdy... Nie było takich dzikusów, kurwa, naprzeciwko mnie, jak jakiś Haaland dopieszczony delikatnie. Czy to jakiś Romario. Także to wiesz, to też oceniam z perspektywy tego, kim ludzie grali. De Ligt może być, Ruben Diaz też, Skriniar raczej nie. De Ligt, może Van Dijk, Koulibaly mi, a jeszcze ten jest, ten frajer się z tego, z Realu, Rudiger, ale to chyba raczej, albo wiesz co, gościa ostatnio miałem w zespole,
Araujo, kurwa, bardzo dobrze mi się nie grało. Taki kurwa potężny koń, ja takich lubię. Nie, że lubię takie potężne konie w życiu takim tutaj, wiesz, prawdziwym, nie? Tylko, że w grze. Tym Araujo mi się zajebiście grało. Taki kurwa. Dzik, kurwa, co wy, kurwa, wypierdalać mnie stąd, już, kurwa. To jest mój teren. Chuje. O, takich lubię. Nie, niestety nie, niestety nie. No widzę, że chciałeś tutaj streamera nakręcić na to, żebyś powiedział tajne słowo. Niestety nie. Streamer nie dał się nabrać. Także szukamy dalej. A co beton? Ten nowy zawodnik, czy po prostu beton hasło jakieś? O, właśnie, że nie, ale powiem ci, że cię zaskoczy odpowiedź. Sobie stwierdzisz, kurwa, jak on do tego doszedł, ja pierdolę, jakim to trzeba być mózgiem. Jakim to trzeba mieć mózgiem, żeby tak dedukcji takie prawo wprowadzić, kurwa. Jak my mieliśmy do tego dojść, kurwa, jak nie ręką. Na papierze. Witam panie Płot. Mam mieszane uczucia. Plan zakłada do czerwca wbić tutaj 99 poziom. I obawiam się, że może mi nie starczyć czasu, jeśli poświęcę się Diablo na testy. W sumie to będzie taki troszkę czas zmarnowany, gdy ja tam zacznę grać. Zdobędę jedynie wiedzę, którą i tak zdobędę, a nie dostanę w zamian nic. Nie dostanę w zamian expa, nie dostanę w zamian itemów. Nie wiem, nie wiem. Także dobre pytanie. Dwa punkty od streamera dostaję za to pytanie. Cię interesuje, chłopak, dobrze. A nie tylko ruchanie, ćpanie. Ale to nie tak. Po to, żeby nie było tak, że kurwa, o, frajer nie kupił preordera i nie będzie grał, kurwa, dlatego. Nie, to dlatego, że nawet jakbym kupił, wiesz, to wydaje mi się, że no kurczę, no. No chyba, że widzowie zadecydują, powiedzą, ty taki poważny streamer, nie gra w Diablo 4? A sobie, nie, no faktycznie, jak już jestem poważnym streamerem, wypadałoby kurwa pograć, nie? Ale to wszyscy streamerzy grający w Diablo 2 będą streamować. Nie wiem, no zrobię ankietę, nie wiem, tam mam dwie, trzy osoby, które lubią Diablo, akurat to zrobię między nimi ankietę. A ty pod jak głosujesz? No żebyśmy mieli już 50% głosów. Grać, nie grać, kurwa. Głosowanie musi być, nie? Bo wiesz, bez głosowania tak trochę lipa. No jest, wiem, no to wiem właśnie, wiem. No ale ile ten open beta potrwa? Bo to wiesz, okaże się, że ten 17 do 20 okaże się, że ja mam dużo pracy i w sumie nie skorzystam nawet z tego, nie? Piątek, poniedziałek, o, to są dni dobre. Ale zastanawiam się, czy...
nad postacią, którą będę grał. Wiesz, ja lubię postacie z łukiem, ale tam... Tam może mi to nie podejść, bo tam jest tak dziwnie. Tam jest bardziej zbliżony ten łuk chyba do Demon Huntera z Diablo 3 niż do Diablo 2. Nie wiem właśnie, nie wiem, dlatego trzeba będzie potestować chyba. No to na testy, o to to. I to może być główny powód. Zobaczymy, panowie, jeszcze. Ale kusi mnie, no nie powiem, że mnie nie kusi, nie? Bo to bym musiał skłamać, kurwa, nie? Ale chyba mi szkoda właśnie tego czasu jest, bo wiem, że teraz zacznie się jazda tutaj z tym Diablo. Ja jeszcze solo gram tutaj, to już w ogóle, żeby wbić ten 9-9. Chyba się ostram, kurwa, trzy razy. Z moim czasem gry. No chyba, że rzuciłbym pracę, nie? Ale to tak głupio później wytłumaczyć, wiesz, przyjdzie rachunek za prąd, nie mam pieniędzy, jestem profesjonalnym streamerem. Niech pan przyjdzie za rok, za dwa, za 20 lat z tym rachunkiem. Ja panu zapłacę. Ale teraz... Nie ma takiej opcji, jestem początkującym streamerem, nie ma pieniędzy, nie ma nic. Mogę loda zrobić. Ale to też tak, wiesz, to musi lubić. Ten Balrog Blade? Pokaż to go. Dobrze, pokaż. Ale chodzi ci moja Amazonka, czy... No, na razie, panie Rudnik. Moja Amazonka, czy mówisz... No, pewnie wiesz, jakbym grał to i tak z tego weekendu, to pewnie by poszedł jeden dzień albo dwa na e-futbol. To summa summarum i tak bym za dużo nie stracił. Ale wiesz co, dobra, przekonałeś mnie, panie Potw. Będzie grane. Zapraszam na streama, na Diablo 4. Testy, beta testy. Homologacja, homoglobina. Nagrody. Nie nagrody, porażki, śmierć, sklepy, Biedronki, wszystko, wszystko to będzie. No, no masz rację, bo to wiesz, ja nawet nie wiem, czy wbije, wiesz, dwa bary. Nie, dwa bary chyba wbije, ale pewnie jeden weekend... No dobra, dobra, panie Pot, masz rację, Argonus się ucieszy. Ale daj spokój, podwierz, nie bądź taki plebsem z czatu. Pamiętam, że tutaj byłeś na czacie, gdy innych nie było. Byłeś jednym z pierwszych, co mówiłeś. Streamerze, dasz radę. Nie załamuj się, rozwijaj się. Nie każde złoto, co się świeci. Nie każda czarna dziura należy do człowieka. Nie stresuj się, nie? Nie poddawaj się, streamuj. Rozwijaj. Będą dotacje, będą pieniądze, będą subskrypcje. Wszystkie tiry, które jeżdżą na Ukrainę, tam też są tirówki po drodze. Nie, pamiętaj o tym. No i takie tam, nie? Stale się kanał rozwija. Naszym celem jest 200 tysięcy subskrypcji. Wtedy rzucam robotę. Zostaję profesjonalnym streamerem. Jesteście jednym z pierwszymi widzów tutaj, poważnych. Streamer za młody nie jest, trochę przeżył w życiu. Zlotów, upadków, Range Rovera. No i może troszkę upadku. No i to ja tam, więc jest... Kurwa. Z Diablo? Kurwa, no panie, teraz mnie skusiłeś, kurwa. Ileż to reklam obejrzysz? To się w pale nie mieści. Ileż ja zarobię dzięki temu? Nie, ale tak sobie wiesz, trochę mnie przekonałeś, bo jeśli to ma Amazonką, to ja tak w sumie dużo nie stracę, bo jak krew z nosa ten EXP idzie teraz. Tak wiesz, poważnie. A kurwa, jak będę widział, jak inni grają, to trochę będę się wkurwiał chyba. No chuje, kurwa. Na chuj grają. Nie żebym nic zazdrościł, kurwa, kutasom. Ale no chyba grają, nie? Dobrze, 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 panie Pot. Polecimy z tematem. Już zaraz robię. A dzisiaj taka ciekawostka. Dobrze mi gadasz teraz, panie Pot. Wpada dzisiaj poradnik odnośnie buildu na Player 1. Mojej sekcji Amazonki. Na YouTube'a już się chyba uploaduje. Niedługo będzie gotowy. Do polubień, do lajków.
subskrypcji, donate'ów, do tego, żeby zaistnieć w świecie Diablo poważnym. Może nie stracę pieniędzy? To już nie chodzi o pieniądze. Jak ja nie zacznę wprowadzać Amazonki na wyższy poziom Diablo 4, to ludzie się pogubią. Pogubią się ci więksi streamerzy, ci mniejsi, ci co korzystają z poradników, a nie słuchają tej bimbaja, no to się pogubią. Wszyscy się pogubią, kurwa, no. Wszystko tylko będzie powielane, kopiuj, wklej. Ten poradnik zajebisty skopiuje i podam jako swój. Nie, tutaj jest wszystko autorskie, bimbaja. Nie ma, że ktoś to tak sobie wymyśla, kurwa, a ja kopiuję. Nie, nie, to nie na tym kanale. Tam chuje się znam na Diablo, chuje się znam na Paladynach, Nekromantach, Czarymary i inne chuje, ale swoją Amazonkę znam od rana do wieczora, sypiąc z nią. Pukamy się razem, ja ją, ona mnie. Zakłada ten pas, to dildo, jedziemy z tematem. Znam się jak dwa łyse konie. I Sasha Grey. Witam serdecznie pana degustatora, a teraz Magdą. Myślę, że się nie pamiętam. Pamiętam cię, pamiętam ten czas, gdy wpadałeś do mnie i mówiłeś, jestem. Widzisz mnie? I see you. Byłeś taki jeszcze zielony w tych sprawach. Prowadziłem cię na wyższy poziom, uratowałem przed ludźmi. Mam nadzieję, że aluzję złapaliście. Nie wszyscy pewnie, nie wszyscy, o czym pierdoli. Ale ci ważniejsi złapali. Złapali aluzję na pewno. Czym to było, panowie? Kto się odezwie? Kto się odezwie? Skąd to znamy, panowie? Skąd to znamy te teksty? Był taki film. O kurwa, jakiś czas śpi, chyba może pierdoli, kurwa. No chyba tutaj tylko kurwa streamy oglądacie, zero film. Dobrze, dobrze. Nie ma. Tym ryjem miałem wypadek, wiesz. Pokaleczyło mi cały ryj, kolana, nogę, kolano też drugie. Jestem teraz bez głowy. Mówię kurwa odbytem. Nie ma Magnum. Nie, musisz to otworzyć jeszcze raz i cię wsłuchać, co ja mówiłem, I see you. Nie jesteś już zielony w tych sprawach. Ratuję cię przed ludzkością. O, to pod. Trzeba film oglądać i kojarzyć takie teksty. Jest ktoś na czacie, kto zrozumiał aluzję, o jaki film chodzi? No kurwa, jaki czad, ja pierdolę. Dlatego rebusu nie rozwiązaliście. O czym pierdoli? Kurwa, zaraz wyjdę z tego czatu, chuj jebany będzie miał. Już wkurwią. Jeszcze obraża mnie. Kurwa. Nie, 13 posterunek. Niestety nie, panowie i panie. Tak myślałem, dlatego nie znałeś do końca żartu streamera. Aluzji streamera do pewnego filmu. Może podam nazwisko reżysera? Komuś coś będzie mówić? James Cameron. No nie, to nie Cameron. Ale to ty, Magnum, ja sobie tak oglądałem te streamy ostatnio i ktoś jakiś czytał na YouTubie czy coś, ale przewinęło mi się właśnie ten Last Epoch. Że ktoś coś o tym mówił, mi kurwa, nazwę skądś kojarzy, ale kojarzy dzięki tobie. Jakby za chuje jej nie skojarzył. To widzę, że dalej nie wiadomo, o jaki film chodziło streamerowi. Już mówię, lecę z odpowiedzią. To był film Avatar.
jak mówili jeden do drugiego, I see you, nie jestem już zielony w tych sprawach, chodziło o to, że kolor zielony mieli, ten gatunek, kurwa, no panowie, troszkę mi wstyd za was. No ty jedyny, jako jedyny mówiłeś, ty chyba jako jedyny w tą grę grasz, to Magnum, kurwa. Ty, no a ten kolega z YouTube'a? O, no też, też, dobrze. Tutaj na streamie musicie wszystkie zagadki streamera. Co on miał na myśli, kurwa? No, to było mocne, nie znam odpowiedzi. Pierwszy raz, kurwa. Odkąd na matematyce dostałem pytanie 2 plus 2 razy 2, powiedziałem 8. Od tej pory zawsze się myliłem, kurwa. No co jest? Teraz tym razem też nie znam odpowiedzi. Co jest, kurwa, ze mną? Nie tak. No, to ładnie tam ciśniesz, ładnie ciśniesz, no. Bo ja z tego co pamiętam, Magnum, ty nie masz kobiety z wyboru własnego. Także wiesz, to też jest Magnum inaczej, no. Ja też miałem przegrane w Diablo tyle godzin, gdybym... Ale tak głupio powiedzieć żonie, słuchaj, jest sprawa. Ja w Diablo będę levelował, ale w życiu prywatnym już nie. Także no, to ciężko tak powiedzieć dziecku, żonie, jestem profesjonalnym streamerem, ja nie mogę sobie pozwolić na żadne takie obowiązkowe sprawy jak seks, jak zajęcie się rodziną, praca. Ja tutaj streamuję. Poważny streamer, kurwa. Dobrze, dobrze. Tak jak będziesz gotów, to jestem tutaj, kochanie, z boku, w pokoju. Dobrze, dobrze. A wiem, ja znam twoje nastawienie, Magnum. Ja pamiętam wszystko. Jesteś bardzo negatywnie podchodzisz do szparek. A dzisiaj Dzień Kobiet, dlatego pozdrowimy w imieniu Magnum wszystkie kobiety na całym świecie. Pozdrawia streamer Bibbaj i chcąc, nie chcąc, Magnum. A, za ciebie pozdrowiłem. Nie wszystkie są kobiety takie złe. Są te też po dobrej stronie emocji. Nie wszystkie mają szatańskie moce. O kurwa, ty to Magnus, ty to jesteś szatan, kurwa, ja pierdolę. Wszystkie bez wyjątków, kurwa. A ona? Ona jest fajna. Na bank, ladyboy, na bank. Kurwa, nie może być fajna. Kurwa, to czepił sobie, kurwa, cycki i myśli, że jest kobietą teraz. Nie, na bank jest ladyboyem. Ale dzisiaj wypadałoby pozdrowić i te złe, i te dobre, te niekochane, i te kochane. Wszystkie. Streamer Bimba je pozdrawia. Chyba nigdy nie miałem fanki tutaj widza kobiety na streamie. Także jak jesteś jakąś ukrytą kobietą na streamie przez przypadek, to pozdrów mnie, napisz: hej, panie streamerze, dziś mój dzień. Dobrze, dobrze, już wiem, już znam, znam. Przepraszam, Magnum. Wyrwało mi się za ciebie, niepotrzebnie poruszyłem temat. 8 marca.
Aha, jakieś rękawiczki. Rękawiczki tutaj mamy fajne. To mogą być mocne rękawiczki. Zobaczymy, co to za rękawiczki. Chyba są te co mają szansę na tego. Znaczy z Magic Find. Na znalezienie magicznych przedmiotów. Jest. Gdzie ten poziom 2? Poszedłem źle. Chodzę i chodzę. Myślę o tym dniu kobiet. Kwiaty kupiłem. Wszystko się zgadza. No i nie ma. I nie będzie. Zejścia. Może tutaj? Te sole, cały czas lecą mi sole. Może to jest dla mnie wiadomość, żeby tutaj kraftować pierścionki. No nie wiem, nie wiem. A, popróbujemy sobie, może tak. Jak taki sygnał od gry dostajemy, pierścionki farmić można. Dobrze. Dobrze, dobrze, panie Bobrze, będziemy farmić pierścionki zaraz. Zobaczmy, ile mam tego w ogóle. Pokraftujemy sobie. Ale ja nie mam pierścionków niebieskich. Chyba tak. Mam jeden. I to wszystko. Dobra, muszę pozbierać. I będzie kraftowane. Będzie kraftowane. Bardzo ładna robota będzie. Coś takie zajebiste pierścionki wykraftujemy, że się w parę nie mieści. Te właśnie wiedziałem. Te właśnie wiedziałem, ale one mogą coś być warte. 40%, 200 złota, 40... Kurczę, ja nie wiem, czy to jest dobre role. Nie wiem właśnie. Trzeba będzie później sprawdzić. Sol. No mam tych solów troszkę. Możemy zrobić jeden. O, zrobimy jeden pierścionek. Zajebisty. Tak... Może będzie fajny. Trzeba niebieskie zbierać pierścionki. Aha, uwaga. Uwaga, uwaga. No nie jest zły. O kurwa, no 8 resów ma do wszystkich, 10 do magicznych przedmiotów, ale... No nic ciekawego, panie i panowie. No niestety. Szukamy pierścionków. I sol, run. I jeszcze klejnotów może się trafią. Oj, chyba źle poszedłem. Tak mi się wydaje. Całą planszę zwiędzę. O Jezu. Wiedziałem, że źle idę. Nie szkodzi.
To co, Magnum, ty cały czas grasz w Last Epoch? A w coś innego grasz, czy tylko w to? A nie tylko. No wiesz, no taką ilość godzin. Ale wiesz, ja zawsze szanuję ludzi, którzy są... Którzy grają, wiesz, takie dosyć niepopularne tytuły i im to sprawia radość. Liczy się zajawka. Dobrze, ludzie są, każdy jest inny. To jeden lubi to, drugi lubi tamto. I bardzo dobrze. Dlatego tutaj streamer Bimba gra w Diablo, gdzie jest obserwujących na tą chwilę, nie wiem, z 1000-2000 osób, a nie w Fortnite, gdzie tam 150 tysięcy jest. Bo lubi Diablo. A WoWa też grasz? Też grałem kupę czasu w WoWa. Bardzo dobrze to wspominam. Ale tam jest już taki, wiesz, pochłaniacz czasu, ten WoW był. Tak jak League of Legends. To nie jest tak, że wchodzisz na chwilkę i sobie popykasz. Tam możemy strzelać od 20 do godziny ponad. Ale miło wspominam te dwie gry. A Warships, to te statki, nie? To jest jak czołgi, tylko statki, nie? Chyba tak. No dobra, dobra, jeśli będzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Statki, okręty, dobrze. Okręty bojowe, frajerze, a nie jakieś statki, kurwa, na uszy mówi. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Panie Bobrze. Pozbieram tych mikstur trochę na tych słabszych lokacjach. Sprawdzę, czy mi ten film się uploadował na YouTube'a. Bo dziś będzie nowy filmik. Diablo. No jeszcze nie. Jeszcze troszkę trzeba poczekać. Ale będzie dziś. Będzie dziś.
Kto te filmy ogląda? Chyba ty sam. Tak, ja sam, ja sobie lajkuję i sobie komentuję. A, tutaj jest na przepis, dobrze, dobrze. Troszkę wyczyścimy te plecaki. Może tym razem. No nie tym razem. Nie tym razem też. Za mało wszystkiego. Co to? Ale to jest zbroję chyba zmienię, bo to jest dosyć łatwe. Nie potrzebuję takiego powera. Ale to już mam zmienioną. O Jezu. Niedobrze. Wolno się porusza. Kurczę, trafiło się jeszcze życie. Jakby jeszcze się życie trafiło. No nie, no nie, 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 ale dobrze było. Blisko. Czy my możemy zrobić tutaj amulet? Wydaje mi się, że tak. Dobrze. No nie taki zły. No nie taki zły. Coś tam może wart będzie. Chociaż nie wiem. Trzeba było sprawdzić. Ale dobrze to wygląda. Tak sobie. Nie perfekt. Ale zobaczymy. Może ktoś będzie chciał to kupić. Dobrze, dobrze, panie Bobrze.
Gentleman in the mix. Co mi tu brakuje? A, to jest ta runa. Dobrze, dobrze. No też ładny się w miarę taki, nie? Taki C. No. No nic ciekawego. Mógłby być lepszy, no nic. Dobrze. Żużel? A co, sezon się zaczyna znowu?
Ja nie jestem w temacie w ogóle żużla. Jakoś nigdy nie byłem. No, dobra, dobra. O, jest. TTA akurat będzie. Dobrze. Ring, ring, ring. Wasz, dobrze. Ring, ring, ring. Tych sol mi nadrobiło teraz troszkę. Panie, co to za szajs? Co to za szajs? No nic. No lepiej, lepiej, ale 1% kradzieży życia. Aj, te wartości są troszkę niskie. Ja bym to musiał ugrać z tego coś, czy nie? 10% czy do wszystkich resów, na ogień, jakieś życie. Pożar się Boże. No nie, no nie, to też za słaby troszkę. Już chyba nie zdążę zrobić przed resetem. Chociaż próba będzie. No, już nie zdążę. Nie zdążę. Dawaj, chociaż jednego potwora zabiję. Chociaż jednego. Zdążę jednego zabić. Tak jest, zdążymy. Ale dwa.
Zimne równiny też są. No, to w sumie zaraz porobimy. No nic nie mam. Nord. Nie. Już mam. Zaraz wrócę, idę się czegoś napić. Idziemy do jaskini. Gdzieś wypadł jakiś talizman, nie wiem gdzie. Coś słyszałem. Tutaj jest dobrze. Wiedziałem.
Magnum, wstawaj. Pytanie na czacie.
Coś słyszałem. Chyba klejnot. O, żółty. Te żółte są niedoceniane. Szczególnie na softkorze. No akurat mi się gówniany trafił, ale są bardzo dobre. Tylko muszą się trafić dobre. No nic. Próba była. Dzisiaj sprzedałem ten mieczyk jeden, no ale to eteryczny, ten nie.
No tu jest jeszcze zejście w dół. Nigdy tego wejścia nie mogę znaleźć. Zejścia. No tutaj. Dobrze.
No, monarch. A jak się chowam? Coś ty, panie Dawid. A, tytuł nie futbol tylko Diablo. No Vaporinie, no kurczę, no nie wiem, czemu się nie zmieniło. Może taki, wiesz, żart streamera. No już, już panowie, ale to zostało w sumie 20 minut. No ale zrobię to. Zrobię to dla tych widzów, którzy wątpią w żart streamera. Poważnie było ten na futbol? Ha! Lux drużyna. Pewnie. Lux Boazon hardcore. Psz. Ale z drugiej strony zmyliłem tych wszystkich widzów, to przychodzą tu dla futbolu. Ha, ha! Taki żart streamera. A tych chyba właśnie widzów właśnie jest więcej ze futbol. Dobra, Superior Monarch 15% pyk. A, 6% tylko. No nic, no niech będzie 6. Rozmawiałem dzisiaj, Dawid, tutaj z chłopakami. No i stwierdziłem, że chyba też będę tą betę brał Diablo. Czwórki. Ale to weź mi powiedz, bo od 17 to jest weekend, tak? Piątek. I zaczynają grać w sumie ci, co mają pre-order złożony. No jak mus to mus, nie? Może Vapor będzie grał? Ty, właśnie, może Vapor zagra w czwórkę. Vapor. No ale to właśnie o to chodzi, że z tego co Dawid mi mówił, będzie można grać ty na Xboxie, na Playu. Tak przynajmniej mówi, tak mi mówił, nie? Nie, może oszukał, nie wiem, nie wiem. Nie no, Vapor, ty zacząłeś tak mieszać tym Elgato z tymi hercami, telewizorami różnymi, że ci się zdaje, że potrzebujesz coś lepszego. Masz taką potrzebę, wiesz, ty cały czas gonisz za czymś. Nie musisz, Vaporino, przecież się dobrze słychać zawsze. O, jest pól. Może być pól? Może być. Nie drogi, ale jest. Troszkę się uspokój może, wiesz, z tym rozwijaniem. Aha, jeszcze kamerkę chcesz ogarnąć. Uuu, ten jest fajny nawet. 6-6, 16 na błyskawice. To jest fajne. I ja bym może go przytulił? Nie, mi będzie brakować troszkę obrażeń. Ale fajnie jest. Steam Deck, no Steam Deck fajnie jest, można się bawić. Bardzo fajnie. Steam Deck fajny mam. Znaczy ja mam tego Steam Decka, do tych Pokémonów używałem i mam wrażenie, że ja nawet w połowie nie czerpałem z niego profitu, bo się zwyczajnie nie znam o strony technicznej tak bardzo, ale ty na pewno z tego zrobisz, wiesz, jakiś lepszy użytek niż ja. Ale Vapor, bo tam, ja ci powiem tak, przez to, że jest możliwość tworzenia folderów, także folderów, to nie będziesz potrzebował nic więcej. Na przykład masz jeden folder odpowiedzialny za te Pokémony, tam sobie wbijasz i tam rozszerzać się, tak jak na komputerze, nie? To zajebiste jest. Ja mam ten duży, ale to
Ja wiesz, ja czerpię z tego profit, no, no tak średnio. W ogóle ja z małego mnie czerpię, ja to tylko apel. Ja tego Steam Decka teraz używam do start stream, stop stream, start nagrywanie, stop nagrywanie. I to wszystko mi Steam Deck, nie? Steam Deck. A można naprawdę jest dużo funkcji, można się tak pobawić, fajnie wszystko sobie porobić. Ale dla ciebie, jak ty tak wiesz, operujesz od strony technicznej dużo, no to będzie jak znalazł, bo opcji ma mnóstwo. A, cały zestaw, łącznie z tym razem, tak? Łącznie mikrofon, to wszystko chcesz mieć w firmie Elgato? No, no to powodzonka. Wtedy będziesz nazwany też takim streamerem, można powiedzieć, lekko zawodowym. Taki już jeździsz na tirach, ale jeszcze trochę na busach. Jeszcze czasem zrobię trasę do Jelcza, Laskowice, busem się przejadę, ale głównie tirami jeżdżę, głównie tirami. No gdzie, w Jelczu, Laskowice? Ja tam miałem jakieś rodzinę, czy nadal mam, ale nie wiem, czy wszyscy żyją, czy nie żyją. Chyba żyją. No pewnie, że można. Dawaj. Dawaj, rezydenciak. Pogadamy o życiu, o sprawach odległych, o sprawach bliskich, o każdych sprawach. No co tam, panie? Co tam, panie rezydenciak? Nie ma co się wstydzić. To wszyscy z rodzina, z jednej matki. No z Ewy, nie z Ewy. Chodziło mi o Ewę. Teoretycznie, nie? No jak ktoś się wierzy innego, no to może być z kogoś innego, nie? No co tam, panie rezydenciak? Ty, ja cię nie słyszę. Mówisz coś? Poczekaj. No bo ja mam coś wyłączone, kurwa, już nie wiem.
Halo. Ty, wiesz co, rezydencie, to jest chyba moja wina, bo ja ostatnio byłem właśnie z Argonusem na czacie. I chodzi o to, że nie dodziała mi mikrofon. A weź ustaw sobie, udostępnij swój głos. Może być to, że ja cię nie słyszę przez to, wiesz? Bo z Argonusem też próbowałem ostatnio rozmawiać i nie mogłem z nim, wiesz, dojść do ładu. Myślałem, że coś to jest u niego. No i właśnie to chyba jest wina taka, że u mnie coś siedzi. Tylko nie znam przyczyny tej, wiesz? Wiem, że ty mnie słyszysz. Ale ja cię nie, ale to... Ja nie wiem, czy ty nie musiałbyś u siebie właśnie ustawić tego. No właśnie mam podłączone... Problem jest taki, że ja mam tego, że ja mam mikrofon do komputera i takie tam kombinacje alpejskie. Chyba nie pogadamy to. Co, Waper? No wiem, Weperinio, wiem właśnie. Miałem ten problem z Argonusem, myślałem, że coś to u niego jest, a to jednak coś u mnie. No ale sobie wiesz, dobrze, że zadzwonił, bo to już jest druga osoba. I chociaż sobie wyjaśniliśmy, gdzie leży przyczyna. Się zdziwiłem, że niemożliwe, że ktoś taki Lux Streamer może mieć błędy takie techniczne, nie? Dobrze, dobrze. Czekaj, przełącz urządzenie. Jak ja mu hashtaga mam podać? O co on mnie pyta? O, coś się poszło tutaj. No i rezydenciach z innego konta. Dzięki, panie rezydenciach z innego konta. Wiesz co, masz na górze. Wii u mnie tam na tym, na streamie masz. I tam jestem na kanale ogólnym. U siebie. Także wbijaj tam. A może dołączyć chyba. Nic nie trzeba, żadnych hashtagów. Hashtagi są dla dzieci. Wiesz o co chodzi. To są poważne sprawy. Co tam, bo mam w sumie 15 minut. Wbijaj, panie hashtag, panie rezydenciak, możecie we dwóch wbić nawet. Także ten Vaporinio, zachęcam cię do Diablo 4. To wiesz, to żartów nie będzie. No próbuj dołączyć tam rezydenciak do tego, do mojego Discorda. Ja siedzę na ogólnym. Może ze mną pogadać, pożartować, donatować, wysyłać pieniądze. Albo po prostu tu może nawet tylko komplementy mówić. Nie, fajnie, bimbaj, fajnie, fajnie. Dobrze robisz, bimbaj, fajny streamer, super streamer. No komplementy są darmowe, nic nie trzeba robić. No, teraz cię słyszę. Tylko coś tam jakoś... A teraz jak jest? No teraz jest Lux, chłopie, no. Kogo? Twojego głosu. Twojego głosu się wstydzisz? No. Kurwa, no co ty? Nie, tam co to? No normalnie sobie w Diablo pykam, jak co dnia. O, ja Diablo nie mam, drogi jest. Dwójka? Niedługo czwórka wychodzi w połowie marca. Znaczy... Bo już beta ma być, z tego.
No, to ja sobie już kupuję, bo tu chłopaki mi namówili, żebym sobie sprawił jednak tego pre-order. To będę miał dostęp. Nie chciałem tego grać w ogóle, ale mówię, a dobra, jak mus to mus, nie? Ja lubię Diablo, to i tak wcześniej czy później bym i tak wydał pieniądze na to i tak. Tylko wiesz, szkoda mi czasu, bo no, gdzieś mi ten czas ucieka. To ja chcę dobić na hardcore 9.9 i może się uda. No ale zobaczymy, Diablo 4 wbije i będzie okej. Okay. Jest chyba 300. Czwórka? No. Aha. Paperino, jakie przebicie? Jest jakieś przebicie? Ty słyszysz, że rezydenciach może jakieś przebicie, czy nie? Nie. Siebie dwa razy albo coś? U mnie na streamie? Nie. No wie, bo Vaper to ma uczulenie na wszystko. On to kurwa, wiesz. Tu mam przebicie, ktoś mi nie pasuje, to ma podstawowy stream. O, a jak widzisz, czy ja włączam Tekena, to dobyliśmy zaraz do ustawienia pada do Kinga. Do Tekena? Co robisz, żeby ten fajny rzut robić? No zrobimy, zrobimy, wiesz co, ale to rezydenciak. Bo ja teraz chyba za bardzo czasu nie mam, wiesz? Pogram sobie jeszcze 10-15 minut. I, albo wiesz co, ja z pamięci pamiętam. Pamięci pamiętam, kurwa, jaki tekst. A, chodź mi o to z pamięci, nie? Dobra, no to co tam chcesz? Tylko chwilka, tylko musi się łączyć. No bo ty jak robisz ten taki rzut, że tam kilka razy na ten, nie? No to ci dam taką najprostszą wersję w sumie, którą... Znaczy wiesz, dam ci taką wersję, bo tu problem generalnie jest złapanie przeciwnika. I dam ci taką wersję, która jest w miarę najprostsza i w miarę najczęściej wchodzi. No bo to generalnie są łatwiejsze rzuty, ale ten starter, to ci podam najłatwiejszy właśnie, ten co ci podam, o. No to weź. Bo PS4 to nie chodzi tak szybko jak PS5. Ale to i tak powiem ci, że wiesz, że jeśli chodzi o Tekena, to nie czuję jakiejś wielkiej różnicy. No to jest, wiesz, gra jednak ma chyba 4 czy 5 lat i to na czwórkę wyszła, a nie na piątkę. Gdzieś tam może jest tam minimalnie szybsza, ale to nie jest to. Czwórka kosztuje 460 zł. O, no trochę kosztuje, Michael. Ale wiesz, jak streamer jest porządny, to poświęci takie pieniądze. Dzięki temu zyskuje gdzieś tak 3-4 widzów nowych. Każdy widz jest warty pieniędzy. Bo to jest z chłopakami, wiesz, na czasie piszą, jakim jestem zajebistym streamerem, a ja mówię, że o, dajcie spokój, takie tam. Bo jesteś fajnym streamerem. A ten twój kolega streamuje? Jeszcze? Który? No ten, co ty mi do mnie, pamiętasz, przyszedłeś do mnie na czat i powiedziałeś, czy mógłbym do niego zajrzeć czasem, bo będzie się cieszył. Nie zachęcam, szczerze. Dobra, tylko wejdę w kontrolę setu. No nie pamiętasz, który? Nie. Dobra, ale masz dawać tu ustawienia, nie? No dobra, no to R1 dajesz trójkąt... R1 dajesz trójkąt kwadrat. Kąt kwadrat? Trójkąt kwadrat, to są dwie ręce. Lewa, prawa ręka. O dobra, czyli RP plus RP. Dokładnie, mogę ci mówić takim, no, bo to jest RP. Right punch i left punch. Dobra, no i co dalej? No i dalej możesz pod R2, możesz ustawić LK i RK. LK, RK, dobra, no. No, pod L1 to jest bodajże... LP i LK. RK? Nie, LK. RP. Znaczy to jest kwadrat generalnie z kółkiem. Weź tam, ja już nie pamiętam do czego zostało przypisane. To jest kwadrat i kółko. Kwadrat i kółko. Dobra. Masz? Tak, jeszcze L2. L2 to masz trójkąt kółko, czyli albo nie wiem, RP i RK? Nie wiem. Trójkąt kółko. Pod L2. Kółko? No. A nie trójkąt X? Nie trójkąt X. Na pewno trójkąt kółko, bo tam mam rzut. Tam mam rzut pod tym. Kółko? Tak. A dobra. Trójkąt kółko, no. 100%. Dobra, no. Nie, no nie pod to dalej. O. Ojej, chwila, bo mi się coś pogubiły. Trójkąt kółko, co? I tutaj L.
A ty grasz krzyżakiem czy analogiem będziesz grał? No i chodź. Dobra. Rezydent, jak krzyżakiem ja, grasz? Ja grałem krzyżakiem. No, tak jak ja. No to generalnie rzut zaczynasz po strafe. Znaczy robisz strafe na dół albo do góry, on tak wiesz, wchodzi w głąb ekranu. To jest, wiesz, to jest najłatwiej wykonać gościa, szczególnie jak cię gościu atakuje, to ty robisz strafe, taki wiesz, jakby zejście na dół, unik i go łapisz z boku i później w sumie zaczynasz te rzuty od R1, R2, R1, R2 i ja później tam musi się douczyć, bo już dużo by wyjaśniać. Ale już masz podstawy, także wiesz, także bazując na tym możesz sobie łatwo te uczy już się wyuczyć. Na praktykę wbijaj i się ucz. Bo to co sobie ja teraz pogadam, to jedno, a to drugie, wiesz, zastosowanie tego samemu musisz popróbować. Znajdziesz swój... Ja nie umiem wyszuć momentu, w którym kliknąć ten, nie? Że co? Nie umiem wyszuć momentu, w którym kliknąć dany przycisk. W którym momencie? No to jak już, załóżmy, jak już bijesz, prawda, już robisz tą kombinację i już widzisz, że włączył się kolejny rzut, no to wtedy wbijaj. W momencie, to nie jest taka kompilacja, nie jest taka jakaś kombinacja, że cały czas musisz klikać daną kombinację, żeby ci przeszło następny rzut, nie? Zaczynasz, wiesz, jeden rzut, no i kolejny robisz rzut w momencie, gdy już ten drugi ciągniesz, już jedziesz na tym drugim rzucie. A później trzeci i tak dalej, no, elegato jak zwykle, bardzo dobry wybór. Cześć pan. Już resetuję Elgato, spokojnie, spokojnie. King? No wiesz co, każda jest dobra. Nie ma czegoś takiego najlepsza postać. Tak jak w LoLu. Grasz w LoLa, to mówisz najlepsza postać. Tak samo jak w League of Legends. Nie ma lepszej postaci. Rezydencja w niczym nie ma najlepszych. Kiedy ma być w ogóle taka piosenka? Myślę, że wrzesień, październik, może wcześniej. Nie sądzę. Są jakieś tam wycieki, pokazywali gameplay. Pokazali Kazuje, Gina Kazamy. Ale to nie liczyłbym na... Nie liczyłbym takiego, wiesz, na szybkości. Pawzek, jesteś, bo ty jesteś dla Diablo, nie? Ty jesteś od tutaj fanów Diablo. To dzisiaj na YouTube'a wbije u mnie ten poradnik, generalnie już wczoraj, znaczy dzisiaj rano robiłem, ale uploaduję go jakoś w miarę teraz i chyba wieczorem już będzie. Odnośnie tego buildu na Player 1, jak chcesz to zalukaj tam, daj dzwoneczek, daj kutasa i lajka, co tam chcesz. Dobra, to ja chyba kończę, bo nie mogę ci przekazać. Dobra. Dobra, to na razie. No, na razie, rezydencie. No, na razie. Pawz, ja będę uciekał za 5 minut, wiesz? Muszę do tego jechać, muszę młodego odebrać ze szkoły. No i jakieś tam obowiązki mam. Nie jestem profesjonalnym streamerem jeszcze. Ale to nie znaczy, że muszę odebrać syna z przedszkola. Nie, no muszę, nie ma co. Są rzeczy ważne i ważniejsze. O, jest pan Argonus. Chyba skończę robotę, a tutaj stream jeszcze 5 minut potrwa. Mam troszkę gratów dla ciebie, panie Argonus. Zaproś. Także wiesz, pan, o co chodzi. Ja tutaj Argonusa ubieram na duo, żebyśmy pohasali razem. Mam tutaj dla ciebie to, mam tutaj dla ciebie Argonus to. No i tyle, dwie rzeczy na razie. No i to w sumie bym ci dał, ale to potrzebuję, będę potrzebował, bo ja nie wiem jak z tymi resami, czy się nie ostram. Ty, Paweł, robiłem, dzisiaj rano robiłem poradnik odnośnie tej Amazonki solo na Player 1. I mówię tak, nie tam, wiesz, mówię, no tutaj fajnie jakbyście dobili tutaj sobie resy na maksa, na tę błyskawicę, bo to troszkę takie niepewne jest, że coś tam, nie? I miałem chyba 32%, czy ileś tam miałem resów, nie? Mówię, że raczej grajcie na tego, na to, żeby tych resów mieć jak najwięcej, mówię, no bo to bez sensu, nie? I zrobiłem odcinek, miałem 32 i tak mi się wylosowało na bala droga,
wbijam ty. Paw, pierwszy raz widziałem tak, żeby tak. Tak mnie duchy nakurwiały tymi błyskawicami. To nie było takie coś, że wiesz. No widzisz, błyskawice lecą, nie? Tylko wbiję do pomieszczenia i tak jakbym wiesz, nacisnął w podłodze trap, nie? Że z każdej strony, nie? Jakby duch się pojawił z każdej strony, tak wiesz. I z każdej strony w sumie taki wiesz, taki zegar wyszedł z tych błyskawic, nie? Ja tam 32% odporności na błyskawice. Trochę popiłem, nie powiem, nie? Ale wiesz, od razu kupiłem sobie ten talizman, nie? Plus 30 do resu. Mówię, pierdolę tego dipsa trochę, nie? Jak nie będę mu go oddać. Będziemy się pogadać o moich itemkach, to postawię atywalić, bo miejsca nie mam już w skrzyni. Ale bez jest wyjątkowo większy. No, to wiesz. Argon się zrobił trochę tak po crashing, pod crashing blowa, bo żeby ten bal nam schodził szybciej, żeby takie, takie, wiesz, rzeczy, no. Klejnot, no ale z klejnotem, wiesz. Paw, to z klejnotem, to... To tam klejnot szkoda trochę, wiesz. Jeśli byś trafił żółty, 30% odporności na błyski i coś, dodatkowe staty, jakieś, nie wiem, 20% zwiększonych obrażeń, coś tam jeszcze, jakieś minimalne, maksymalne, jakaś siła, dex, to super, nie? Ale sam goły to nie fajne, nie? Bo dlaczego ktoś miałby włożyć sam goły, jak ktoś może włożyć runkę, bodajże chyba tool, 30% odporności też? Troszkę mało jest, troszkę mało, jeśli chodzi o talizm, ten, jak to się mówi, klejnot. Nie, ten nam trzyma Ergons, bo to tak nic nie warte, może się to kiedyś przyda. Ja chodzę cały czas, ten Warstone, tu nie masz, ale wtedy... Znaczy ja chodzę, wiesz, tutaj wszystkie, każdy ten chodzę, dlatego się buduje tak, żeby ona do wszystkiego była. Nie chciałbym, żeby po prostu zrobić postać i zapierdalać tylko krowy albo diablo, nie? Jakoś tak średnio mnie to rejcuje. No, znowu mi padł Elgato. Kurwa. To jest sygnał chyba. O nie, już trzeba jechać, kończyć. Dobra, panowie, to już chyba tego nie będę kończył, bo już tu sygnały dostaję do Elgato, nie? O nie, tutaj się zepsuło coś. Ja muszę uciekać. Także Argonus, później to ogarniemy, ale jakby PR wypadnie, to dostaniesz. Co dostanę? No ale jak, a co ty, Paweł, ty grasz cały czas softcore? Progres, kurwa, parę tylko wyjebałem. Ale za trzecim razem będzie fajnie, już mam 75 level, dwa razy wykurwiłem. A, Bera, dobra, no to pobawimy się Argonus, bo tam trzeba będzie tobie zrobić Branda, ale to Brand to też drogie rundy. I wątpię, żebym jakoś teraz dorwał je. Tam Jacha trzeba, już nie pamiętam, Oma chyba, Gula na pewno. Tam jakieś drogie runy były, ale to ogarniemy. No to Paw, to spróbuj, wiesz, spróbuj grać na hardkorze, żebyś płacił za swoje głupoty. Nie tak, że wyrąbałem na softkorze, no nic mi nie będzie. A net, no ty masz net, Paw, no zapomniałem, już mi pisałeś, zapomniałem. No i teraz mam na te błyski, zobacz, a nie widzisz, dobra, nie macie tego, nie macie dostępu, ja też nie mam. O, no ale on ma net, słaby. On mi mówi, że wiesz, tym netem jego to... Ale tak ma progres. I tak ma progres. Dobra, panowie, ja uciekam. Jak coś, to dzisiaj wrzucę filmik Argonus na YouTube'a, to sobie tam go ogarnij. Mniej więcej zamysł, ale ty i tak inaczej troszkę będziesz grał. Ty nie będziesz grał raczej z tym hełmem we dwójkę, jak będziemy grać. To nie będziesz grał z tym hełmem co ja, tylko z twarzą Wilhelma. Tak myślę, no. Tak zrobimy.